Witam Państwa. Dziękuję za tak liczne przybycie. Jesteśmy niewinni i dlatego bardzo Państwa proszę, aby nasz wizerunek, nasze nazwiska, nasze imiona publikować w całości, ponieważ nie widzimy potrzeby, żeby były używane jakieś skróty czy też zamazanie wizerunku. Nie jesteśmy przestępcami i nie mamy nic do ukrycia. Tymczasem zostaliśmy potraktowani przez naszą wałbrzyską prokuraturę jak najgroźniejsi przestępcy w kraju. 12 października około godziny 12:10 do mojego gabinetu weszło 4 uzbrojonych funkcjonariuszy Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z Wydziału Walki z Korupcją. Oświadczyli mi o postanowieniu prokuratora rejonowego w Wałbrzychu, że jestem zatrzymany i muszę być przymusowo doprowadzony do prokuratury w celu przedstawienia mi zarzutów oraz przesłuchania w charakterze podejrzanego. Wszystkie czynności, które nakazali mi funkcjonariusze, wykonałem bez żadnych obiekcji. Nie stawiałem żadnego oporu, a mimo to zostałem zakuty w kajdanki i w obecności pracowników oraz interesantów, którzy byli obecni w urzędzie gminy, jak pospolity bandyta, tak mogę powiedzieć, wyszedłem w kajdankach do samochodu państwa policjantów. Natomiast po mnie, drodzy Państwo, 3 uzbrojonych funkcjonariuszy przyjechało do domu, gdzie sprawowałem opiekę nad moim 9-miesięcznym synem. Zaznaczę tylko, że w tym czasie przebywałem na urlopie wypoczynkowym. W asyście chodzących krok w krok policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oczekiwałem na powrót mojej małżonki i mojej 6-letniej córki. Następnie na których oczach zostałem wyprowadzony z domu, zakuty w kajdanki, doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu. Działanie policjantów na wniosek prokuratora rejonowego w Wałbrzychu stanowiło naruszenie prawa w zakresie podstaw formalnych i faktycznych dotyczących zatrzymania i przymusowego doprowadzenia. W oświadczeniu, które zostanie Państwu wręczone po konferencji, znajdą Państwo wszelkie informacje oraz podstawy prawne potwierdzające, że podjęte wobec nas działania były bezpodstawne i naruszały naszą godność osobistą. Chciałem Państwu przedstawić, że tak powiem, całą tą sytuację, jakie było źródło całego tego zatrzymania. Źródłem tego była inwestycja, którą prowadziliśmy w 2016 roku. To była budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stare Bogaczowice. Ten chodnik miał niespełna 250 metrów. Wartość tej inwestycji była na około 57 tysięcy złotych. Jak Państwo wiedzą, przedstawiono nam zarzuty wspólnego przyjęcia korzyści majątkowej na 12 tysięcy złotych. Muszę jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że wykonawca, który miał nam wręczyć tą korzyść majątkową, tak naprawdę nie dokończył tej inwestycji. Jak Państwo widzą, mamy prawo czuć się wręcz jak bohaterowie procesu Kawki. Cała ta sytuacja wydaje się na tyle absurdalna, ale zastanawia nas jedno, czy prokuratura, która prowadzi tą sprawę, czyli prokuratura rejonowa w Wałbrzychu, w której zespole pracuje prokurator rejonowy blisko spokrewniony z byłą dyrektorką zespołu szkół w Starych Bogaczowicach, która została przez obecnego wójta odwołana ze stanowiska. Kobieta ta jest od tamtego czasu w wieloletnim konflikcie
z władzami gminy Stare Bogaczowice.